Łukasz, spytałem wcześniej Kamila Kościelnego, ale spytam też ciebie. Przed nami prawdziwy sprawdzian w tym tygodniu, bo trzy mecze z zespołami, które są w górze tabeli, ale też z trzema zespołami, które naprawdę lubią grać ofensywnie i potrafią to robić. Więc też podwójny sprawdzian dla was, jeśli chodzi o defensywę. No to prawda, czeka nas bardzo intensywny tydzień. No ale tutaj myślę, że jesteśmy spokojni o to, czy wytrzymamy to pod kątem fizycznym, bo okres przygotowawczy przepracowaliśmy bardzo dobrze. Także no, każdy piłkarz czeka tak naprawdę na to, żeby grać o stawkę i to jest dla nas takie zwieńczenie tej pracy. Na razie skupiamy się na meczu z liderem. Będzie to bardzo trudne wyzwanie, aczkolwiek no, jedziemy tam optymistycznie nastawieni, uskrzydleni tym zwycięstwem z Resowią. No wiadomo, że sytuacja w tabeli sama się klaruje, kto będzie w tym meczu faworytem. No ale mówię, jedziemy tam po punkty, odważnie i pełni optymizmu. Sprawdziłem przed meczem, Łukasz. To też takie szczególne spotkanie pod takim kątem troszkę prestiżowym, bo jeszcze nigdy w oficjalnych meczach nie udało nam się wygrać z Miedzią Legnica. No to czas najwyższy to zmienić. Spytam też o te kolejne mecze i te dwa wyjazdy pod rząd. Tutaj będzie decydować też to, ile sił zachowacie i jak się zregenerujecie. Oczywiście regeneracja będzie kluczowa tutaj między tymi meczami. No ale tutaj też myślę, że nasz sztab szkoleniowy będzie głowił się, jak to wszystko poukładać i też personalnie pewnie. No ale mówię, to zostawmy na razie, skupmy się na tym meczu w Legnicy, nie patrzmy gdzieś tam w przód, bo każdy najbliższy mecz jest dla nas, jako życie jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy skupiać się na najbliższym meczu, podchodzić do tych meczy w pełni profesjonalnie, w pełni skoncentrowanie. Jeżeli takie podejście zachowamy, no to nasz cel zostanie zrealizowany.